Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. Z satysfakcją przyjmuję procedowaną w dniu dzisiejszym ustawę, która jednoznacznie rozwiewa wiele wątpliwości, które zgłaszały samorządy. I między innymi dlatego chciałbym dzisiaj przedstawić kilka takich wątpliwości, które nadal jednak nurtują i są one zgłaszane przynajmniej do mnie w moim okręgu wyborczym. Zgodnie z artykułem 90 ust. 3f osoby upoważnione z ramienia organu dotującego do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do dotowanych szkół i placówek niepublicznych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji przebiegu nauczania. Dlaczego dokumentacja finansowa szkoły w przypadku, gdy osoba prowadząca ma siedzibę w innym mieście, nie jest przedstawiana w dotowanej szkole? Dotacja przyznawana jest dla szkoły, a nie dla osoby prowadzącej szkołę. Powoduje to znaczne utrudnienie w przeprowadzeniu kontroli przez organ dotujący. Bardzo często trzeba znaczne kilometry tutaj pokonać. Drugi problem dotyczy dotacji udzielanych dla szkół niepublicznych, uprawnienia szkół publicznych, które są ustalone według wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju z przeznaczeniu na jednego ucznia. Dlaczego wysokość dotacji przyznawanej szkołom niepublicznym nie jest ustalana na podstawie kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego? Dziękuję bardzo.